A ja już powoli przekręcam nasze trzecie doświadczenie, ostatnie, które nazwałyśmy światła drogowe, dlatego że nasz kameleon wybrał się teraz na spacer i stanął na światłach właśnie. Zobaczycie, dlaczego światła drogowe, ale tu naprawdę trzeba trzymać kciuki, bo to jest najtrudniejsze z naszych doświadczeń. Gosia, odkręcamy kranik i patrzymy znowu, co się dzieje w kolbie. I trzymamy kciuki. No. Coś się dzieje. Mamy pierwszy kolor. Jaki? Zielony. Zielony, czyli pierwsze światło. Zielone. Czekamy, co dalej. Czekamy, czekamy. W tym czasie dziękujemy bardzo naszej asystentce Gosi i nagradzamy ją oklaskami. Brawo. Dziękujemy bardzo Gosi. I patrzymy, co dalej. Uważnie obserwujemy. Cały czas zielone. To trzeba bardzo uważnie patrzeć, bo to będzie chwila, moment i kolor może się zmienić. Damy jeszcze 2 minuty. Jak się nie zmieni, to zapraszamy pod namiot i będziemy próbowali jeszcze raz. Widać? Co się stało? Drugie światło, jaki kolor? Czerwony, tak. Drugie światło drogowe ma kolor czerwony. No i jeszcze brakuje nam jakiego koloru? Żółty, pomarańczowy, tak? Żółte światło, powoli nam się pojawia żółte światło. Słuchajcie, jeszcze bardzo krótko chciałam wam powiedzieć, co tutaj się stało. Już napomknęłam, że były to reakcje utleniania, redukcji, co pewnie większości tutaj widowni niewiele mówi, ale to są reakcje takie, mówiąc prosto, w których powstają kolorowe związki.